Hej, witam też YouTube. Witamy w jakimś tam 16 albo może 17 odcinku z Gotika 1. Mamy tutaj oczywiście sesję na żywo, nadawaną na moim Twitchu, twitch.tv/abok55. No i co, w ostatnim odcinku generalnie udało nam się zacząć przynajmniej drogę do wieży Xardasa. Mamy zabite już za sobą dwa golemy. To był zwykły golem i golem lodowy, zdaje się. Został nam golem bodajże ognisty, na którego działa jakaś tam magia powietrza i magia lodowa, czy cokolwiek. W każdym razie wykupiliśmy trochę run i będziemy teraz zmierzać tam ponownie z tym, co mamy. Na pewno nauczyliśmy się też jakichś kręgów magii, troszeczkę udało nam się poprawić nasze wyposażenie, bo mamy lepszą zbroję, w zasadzie dwie, bo mamy jeszcze szaty maga wody. Do szatarcy maga niestety nam troszeczkę brakuje, natomiast ja już może nie będę przedłużał i rozpocznijmy naszą podróż, a raczej w zasadzie wróćmy do naszej podróży. Dajcie mi tylko moment, przerzucę was do gry. Dobra. Wszystko wydaje się być w porządku. No i co? Wygląda to tak. Kupiliśmy to, o czym mówiłem. Mamy tutaj dwa razy szatę wody i ciężką zbroję najemnika. To nam sporo pomaga i mamy masę run. Wiele z nich niestety, nie jesteśmy jeszcze w stanie użyć. Generalnie ze względu na to, że po prostu nie mamy odblokowanego danego kręgu magii, do czego nam potrzeba sporo punktów nauki, ale nie mamy już ich w co w zasadzie pakować, więc chyba tylko w właśnie magię będziemy je teraz inwestować, przynajmniej tak mi się zdaje. Myślę, że jakimś soplem lodu albo właśnie jakimś gromem czy czymś takim będziemy w stanie rozwalić tego golema. Żeby dać wam jakąś perspektywę, jak to wygląda, no to tak, on jest w tej takiej wyszarzonej części, w zasadzie rozmytej na południu. Tam właśnie jest też wieża Xardasa. No i co? Nie wiem, z której strony by tam należało dojść, ale chyba musimy pójść taką normalną ścieżką i później ewentualnie jakoś pójść na skróty. W każdym razie całkiem nieźle nam to ostatnio poszło. Sporo zrobiliśmy progresu, nie powiem, że nie. Sama ta zbroja myślę, że byłaby w stanie nam zapewnić to, że chłopaków przed bramą do starego obozu moglibyśmy naklepać, bo jestem w zasadzie pewien, że próbowaliśmy jeszcze z nimi walczyć w zwykłej zbroi strażnika. Ciężkie zbroi strażnika niestety nie da się tutaj zdobyć bez kodów. No, mamy też oczywiście teraz dużo lepsze umiejętności walki. Tutaj nie wiem w zasadzie jak było, ale też mi się zdaje, że zostały one nabyte jakby w tym samym momencie, co nasza zbroja. Krzysiu też zauważył fajnie w komentarzach, pozdrawiam oczywiście Krzysztofa, że podobno podobno Torus powinien być mnie w stanie nauczyć walki bronią dwuręczną. Czy tak jest? Nie weryfikowałem tego, muszę sobie zerknąć na wiki. No, jeśli tak, to w ogóle by mnie to nie zdziwiło, natomiast cieszyłoby mnie tylko to, że nie był to jakiś game breaking bug, a po prostu no taki coś niefortunnego i może taki inconvenience dla nas, ale nie było to nic tragicznego. Mogłem tutaj skręcić w prawo, ale dobra, pójdziemy po prostu do Kawalorna i skręcimy w prawo normalnie. Nic się chyba nie stanie, jeśli wybierzemy taką bardziej standardową ścieżkę. Generalnie dla was minęło może sporo czasu na Twitchu tym razem, a nie na YouTubie, bo YouTube miał standardowo odcinki co dwa dni, także jeśli ktoś nie zagląda na YouTube'a, to szczerze polecam. Natomiast na Twitchu nie byłem live chyba prawie już od tygodnia, bo ostatnio streamowałem w weekend i teraz znowu nagrywamy w sobotę rano. Także nie wiem, czy w ten weekend nie będziemy kończyć w zasadzie tej serii, no bo myślę, że nam zostało właśnie te kilka godzin. Nie wiem, czy to pójdzie tak sprawnie, ale jeśli tak, to jeśli nawet nie uda mi się tego skończyć teraz, to chciałbym to skończyć w tygodniu, może po prostu gdzieś tam jakimś wieczorkiem. Widzę, że mamy też złą broń wybraną, także od razu sobie zmienię na topór bojowy i lecimy dalej. No i co, w zasadzie już połowa drogi za nami. Ciekawe, czy kawalan też się do nas przywali. To jest taka z gatunku
takiego przyrodniczego sprawdzania. On też jest w zasadzie ze starego obozu. To w ogóle nie jest kawaler. Nie bój się, człowieku. Chodź tylko no tutaj. To jest skorpion. Co on tu robi? O co chodzi? Wszystko w porządku? Ukrywam się. Mam już dość machlojek strażników. Ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. O. Gdybyś potrzebował broni. No tak, on był na w tym wewnętrznym pierścieniu, prawda? On czegoś uczy? Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli masz dość rudy, pokażę ci, jak posługiwać się kuszą. To cię będzie kosztować jakieś 200 bryłek. Mogłaby się przydać ta kusza, ale jeśli już pójdziemy w tą magię, to jakby one myślę, że mogą w tym samym zakresie nam pomóc, nie? Czyli w takich atakach dystansowych. Magia co prawda troszeczkę może więcej tej obsługi wymaga, bo potrzeba też pakowania trochę punktów manę. No i posiadania jakichś tam run odpowiednich i tak dalej. No ale my już to mamy, więc tutaj jakby same punkty nauki są problemem. Jeszcze w sumie zobaczę, co tam ma ciekawego. O, 2000 rudy. 5 wyciągów uzdrawiających. Amulet siły, 20 do siły. Ciekawe. Mogłoby to się w sumie przydać kiedyś, nie? Bo te 20 punktów dodatkowej siły wcale to nie jest mało. Lekki miecz dwuręczny, 70 obrażeń. Nie jestem pewien, ile ma nasz. I nie jestem pewien, no właśnie, nie możemy sprawdzić. Zdaje mi się, że mamy mniej, bo zardzewiały miał 61, a ten ma topór chyba 64. Sprawdzę, bo jak możemy kupić lepszą broń, to nie ma powodu, żeby tego nie zrobić. 67. Czyli wszystko, co ma 68 lub więcej, nas interesuje. To dobrze, że na niego trafiliśmy. Fajnie, bardzo mnie to cieszy. O, kał. Fajna broń. Kał. Oczywiście szukamy broni dwuręcznej. Mamy tutaj lekki miecz dwuręczny. Czy ma coś jeszcze lepszego? Ma. To jest jego najlepszy miecz. Miecz nadzorcy. 71 obrażeń, 44 siły. Bierzemy to w ciemno. Nie wiem w zasadzie, skąd można wziąć lepsze bronie, także nie będę na razie się nad tym zastanawiał. Sprzedamy mu też może nie młotek, bo młotek nam się przyda. Natomiast sprzedamy mu, że może się nam przydać, nie wiem czy się przyda. 1995 versus jego 1950, ale gość miał sporo rudy, także dobieramy do tych 95 i jesteśmy na czysto. Dobra, przyjmij tę ofertę, wyśmienicie. Ja sobie ten miecz nadzorcy założę. Wygląda, powiem wam, nieźle. Prezentuje się lepiej niż ten topór na pewno. Kawalon coś nam ma do powiedzenia w związku z buntem starego obozu? Nie, niestety nie. Ale dobrze, nie zawracamy mu głowy. My już mamy niedaleko. Tutaj chyba też możemy iść, co? Na wprost. Jakoś tak było, że tu też było przejście. Albo i nie. Albo i tak. Nie, chyba nie. A mi się zdaje, że było. Dobra, trudno. Może zmyślam. Mapa chyba nie kłamie, co? Poza tym nie mamy tutaj w zasadzie za dużo do zaryzykowania, bo już jesteśmy prawie na miejscu, także spokojnie. O, i mieliśmy tam w zasadzie mapę od Saturasa czy coś takiego. Nie, no coś było, że ten teren orków na którejś mapie był zaznaczony. A kurwa, przecież oni mnie będą bić. Zapomniałem o tym. Na szczęście. O, i darmowe kusze, dobrze, że nie kupiłem. Co prawda lekkie, ale zawsze. Jeszcze ich okradniemy, mam nadzieję, że nie będą tacy skorzy do walki, jak już ich obrobimy, ale zaraz się okaże. Jeszcze się uleczę w międzyczasie, albo najpierw zapiszmy i zobaczmy, czy tam świrują coś. Nie zdążysz tego pożałować, gnido. Nie pożyjesz dość, niestety. Żeby zdążyć tego pożałować. Będziemy musieli ich podobijać, ale trudno. Sami sobie wybrali ten los. Bardzo mi przykro. I cyk. Dobijamy tych strażników. Zawsze to jakiś XP dodatkowy. No i przy okazji możemy otworzyć skrzynię. Co prawda jest tutaj mało rzeczy, ale
Nie robi to nam żadnego problemu, bo i tak już my jesteśmy napasieni mocno. Nie będziemy za wiele wyposażenia kupować. Dobra, która to była mapa? Chyba mapa Saturasa? Czy kłamie? Kłamie? Mieliśmy jakąś mapę chyba. Czy zmyślam? No myślę, że nie zmyślam. Mapa terenu orków. Iberiona, nie, starej kopalni, kolonii. Bo skąd ja wiedziałem, jak dotrzeć do tego Xardasa? Po prostu szedłem na wieżę? Widzicie, minął już tydzień i zupełnie zapomniałem. W ogóle wtedy ja z innej strony przechodziłem. O kurczę, jestem w złym położeniu w tym momencie. Idzie do mnie pies. Ja nawet nie jestem uleczony ani zapisany. Więc nadróbmy te straty. Zobaczymy, czy sobie damy radę z nimi, ale nawet chyba przy takim wyposażeniu i lepszych zbrojach to będzie dla nas nadal problem. Dać sobie radę z tyloma psami. No, zerknijmy. Chociaż teraz nas chyba nie biją za wiele, jeśli w ogóle. Także mogą sobie atakować, nie ma problemu. Jedyne co to nam przerywają ataki chyba. No. Zabawna się ta walka stała już na tym etapie. No, daj się dobić, błagam. Ten jest niezniszczalny niestety. Nawet nie mogę combo wyprowadzić, bo się cały czas cofa. Dobra. Pozwolę sobie je obrać, jak mam darynki. Bo jednak nie odpuszczę bądź co bądź darmowego luta. Tam mamy chyba ilu? Trzech, czterech? Orków, żołnierzy? Czterech. Może być problem. Już nie pamiętam w sumie, czy oni nas naruszają, ale skoro psy nas lekko naruszają, to ork żołnierz pewnie nam jest w stanie skopać dupę, nie? Tylko to chyba w ogóle nie jest tam, gdzie ja muszę iść. No ale... Nie zaszkodzi im ewentualnie spróbować napierdolić. No jest, tak bym powiedział, średnio, nie? No tak. Jeden padł. Drugi padł. Im ich mniej, tym prościej, nie? Ale nie aż tak prosto. No są do porobienia, tylko ja nie zamierzam się bić z koniem, tak to nazwijmy. Generalnie po prostu musimy sobie przypomnieć, gdzie tam trzeba było iść. Wszędzie są niepowybijane w ogóle orki. Jeszcze raz zerknę na tą mapę, bo coś robię nie tak. My ostatnio szliśmy tutaj od lewej strony i tam by trzeba było iść, w tamtą mańkę, nie? O, prosto i od tej takiej wieży my dopiero z tamtego terenu się tam dobijaliśmy. Także nie będę tutaj eksplorował bezsensownie, bo jeszcze pewnie będziemy mieli okazję tutaj wszędzie... Co to jest? Chyba nie tutaj konkretnie chciałem dotrzeć, ale nie będę narzekał. Jest jakiś mini obóz. Dwie otwarte skrzynie, przynajmniej jedna otwarta skrzynia i był jakiś nawet całkiem niezły topór. Dziesięć bryłek rudy. Dosyć kiepski loot jak na to, że broniło go dosłownie tam chyba 15 orkowych psów. Ale dobra. Może służy do czegoś innego ta lokacja, może do niczego, jak zwykle. Spojrzę jeszcze raz. No tak jakbym musiał to obejść i od razu odbić w lewo, nie? I tam przejść przy... dopiero... drugim wejściu jakby na te... głębsze tereny orków. Mamy tutaj jakieś, kurwa, znowu... psiaki. I chyba za plecami... Oj, nawet nie za plecami, tylko przed sobą. Mamy orki, nie jest dobrze. Tak, ja chyba stąd wchodziłem, nie? I po prostu je olałem. Pytanie, ile one mnie będą gonić, bo nie mam teraz weny walczyć z nimi, ale chyba na luzie
Mogę im odskoczyć, co? Oj, jednak nie. Przestałem słyszeć, ale było to dosyć zwodnicze. No i też idę nie w tę stronę, w którą bym chciał iść. Bo my chyba potrzebujemy iść tutaj dołem. No nie rozwalaj wszystkich przynajmniej. A może rozwalę. Kurwo. Dobra, i teraz te parę psów. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Parę psów też jestem w stanie pokonać, myślę, bez problemu, ale najlepiej byłoby mi się jednak uleczyć. Chociaż troszeczkę. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Dobra, szybki zapis. W razie gdyby... Wiem, że jest dosyć kiepska sytuacja na zapis, ale zaryzykuję. Cokolwiek, jedna miksturka. Dobra, z tyle hapsami już powinno starczyć na te parę psów. Bo one tak mało biją, ale jednak coś biją, nie? No właśnie. Więc wcześniej było ryzyko, teraz już to ryzyko jest praktycznie zniwelowane. Okropnie się walczy z tymi psami, nie? Naprawdę walka z orkami, mimo że biją dużo więcej, mam wrażenie, że jest dużo przystępniejsza. Dobra. Mamy tam jeszcze parę ciał do zlutowania i chyba tutaj musimy zlecieć w prawo. Tak mi się zdaje, o ile w ogóle te ciała jeszcze istnieją, nie odeszliśmy za daleko, albo one też spadły. Dobra, nie będę może na siłę ich szukał. Wyleczmy się tym razem może roślinkami. Może być trochę tej psianki. I lecimy zabić tego ostatniego demona, przepraszam, golema. Możemy od razu sobie przygotować odpowiednią runę. W tym celu robimy tak, zapis. Na fajnym hapsie, więc taki bardzo bezpieczny. Spojrzymy jeszcze raz do Arcanum Golum. I tutaj przeczytamy, że ognisty golem, kilka lat temu grupa myśliwych stawiła czoła jednemu z owych potworów i choć wynik starcia pozostaje nieznany, mówi się, że ogniste golemy podatne są na zaklęcia błyskawic i zimna. Dobra, błyskawic i zimna, a nie wody i powietrza. Sorry. Za odklejkę. Jest to zimno, tylko że jest to krąg trzeci. Uzdrowienie, lodowa fala, krąg piąty, światło. Piorun kulisty, krąg trzeci, sopel lodu w zasadzie chyba nas interesuje, nie? Bo nie możemy go przypisać, bo chyba mamy za wiele. A, bo mamy jeszcze przypisany grom. To też powinno chyba pomóc i możemy w takim razie odpisać któryś ze speli, na przykład kulę ognia i przypisać, przepraszam. Kurwa, nie wyrzucaj tego! Niech pani tego nie wyrzuca! Dobra, i przypisać sopel lodu. Mamy czwórkę i dziesiątkę, czyli czwórkę i zero. Powinniśmy sobie z tym golemem w takim razie już poradzić. Bo jak to nie pomoże na niego... O, a faktycznie spadły te bronie ich. Ciekawe. O, tu jest jakaś jaskinia. Czy już tu byłem? Chyba byłem. Chyba wchodziłem to i mówiłem, kolejna pusta jaskinia. A dzisiaj dodaliśmy do tej listy jeszcze jedną pustą jaskinię, także... Dobra, i to było tutaj na prawo, zdaje się, tak. Dobra, on tu będzie chyba za drugim rogiem dopiero. A tutaj w ogóle da się wskoczyć. Ciekawe, gdzie ta ścieżka prowadzi. Op. Czy ona prowadzi gdzieś konkretnie w górę, czy może raczej właśnie pozwalała zejść w dół? Chyba to drugie, co? Albo po prostu przejść przez te górki. Dobra, nas to średnio interesuje. A, pozwolę sobie zestepować na dół. On będzie tutaj zaraz, także robię jeszcze jeden łyk potki. Może dwa. Mały zapis. I spróbujmy go tą runą rozwalić. Czyli czwórką, tak? Sopel lodu, tak jest. No bo po co mam zużywać dobry zwój? No całkiem dobry zwój. Szkoda go wyrzucać. Jak zadziała sopel lodu, co prawda dużo słabsze zaklęcie, no to... Czy to mu coś... O, to mu bije jak najbardziej.
Bije ci? Bije ci. Niezbyt dużo, ale na kilka razy powinno dać radę, żeby go... O, wyluzowałeś dupę. Powiem wam, że... Ostatni strzał, dobra. Że cel generalnie był średni. Parę strzałów poleciało w powietrze. Mamy tutaj serce ognistego golema. Nie doczytałem, co on robi, ale zakładam, że też pozwala jakimś fireballem walnąć, tak jak to lodowe serce. Aczkolwiek lodowe serce ognistego golema nie pozwoliło nam pokonać, no ale dobra. Jesteśmy w takim razie przy wieży czarodzieja. Cóż to może być za czarodziej? Ciekawe... O kurwa, siema świrze. No momento, zaraz porozmawiamy. Pozwolę sobie jeszcze ograbić twoją skrzynię. Prawa, nie? Prawa, lewa, lewa, prawa, lewa, nie. Prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa. Prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, prawa. Szósteczka, sporo potek. Wybitnie. Oj, widzę od razu potki, które mnie interesują, czyli bonus do max peżetów i napoje szybkości. To akurat spoko. Bez rewelacji, ale bonus do max peżetów przyjmę chętnie, nawet od razu go wypiję teraz, żeby nie zapomnieć. Zawsze coś takiego nam pomoże. Dobra, gadamy sobie z tym demonem, świrem. Siema. Jak się odwrócił? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Jezu, jak on obraża w ogóle. Mam być cicho? Plus jeden. Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem... Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Mamy. Lód? Ogień? Mamy. Oto serce kamiennego golema. A tak, godnego dowodu. Brakuje jeszcze dwóch. No spokojnie, no daj mi oddać, Jezus. Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójny? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Najlepsza postać w całej tej grze. Perfekcja? Chciałbym ją dubbingować. W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Pięknie. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Wyluzuj dupę, dałeś mi runę, czyli możemy się tam tepnąć na górę. Ja jeszcze tylko szybko zerknę, czy tutaj nic nie ma, ale raczej nie. Te szkielety na ścianach absolutnie nie powinny nikomu przeszkadzać. Tutaj mamy klatkę schodową, która nie ma schodów. Także bez zbędnego ziewania, przedłużania lecimy do Xardasa. Musimy się tylko w tę runę wyposażyć. Gdzie ona jest? Na górze, na dole? Ognista burza? Tutaj jest. Teleportacja do nekromanty. Ósemeczka. Proszę bardzo. Cyk! Niesamowite to będzie spotkanie dla nas wszystkich. Ale zanim porozmawiamy, no to chyba można mu ograbić skrzynię, czy nie? Jemu te potki nie są potrzebne, bo po pierwsze nie wychodzi z wieży. To się może zawsze przespać, żeby sobie odnowić manę i życie. A po drugie... Kto ma pokonać śniącego? Ja? Czy on? No ja. No to mi się to bardziej przyda. Zresztą to jest dobra morda. O czym zaraz się wszyscy przekonamy. Jak go tylko znajdę. Chyba jest wyżej. Cyk.
Dobra, widzę, że już od razu widać, że jest ładnie drabina ustawiona. Szczeble wystają dużo wyżej. Starzysta tego nie stawiał. Tutaj w dwójce mamy kapliczkę Beliara, ale jej jeszcze tutaj nie ma. O, jest. Ktoś jest nekromanta. Ktoś mnie w moich studiach. Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Dobra, jak tutaj z nim zagadać? Wszyscy... Zakładam w ogóle, że on to już wszystko wie na tym etapie, ale zacznijmy od tego, że tak zwany śniący okazał się ponoć potężnym demonem. Tak zwany śniący okazał się ponoć potężnym demonem. To mi się zdaje, że to jest najważniejsza zagłady. Informacja. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Chociaż magowie on zaraz powie, że... No oczywiście, że tak. Cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem, niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Okej. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. No i dlatego Xardas Gomezowi w objęciu władzy, wyszedł, opuścił toksyczne środowisko. Kopali sobie grób. Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Plus jeden. Nie jest? Nie. Nie! Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. Chciałem tylko powiedzieć, że Xardas ma chyba najlepsze szaty w grze, nie? Z największym kozakiem. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Powiem wam, że to jest ten moment w fabule, gdzie się wiele... rzeczy wyjaśnia i zagęszcza się ta atmosfera, nie? Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Teraz jest troszeczkę rasistą, nie? Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków. Więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. To jest tam, gdzie byliśmy. Mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią chyba, na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę tak, to jest tam, gdzie byliśmy. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. No dobrze, to nie mamy daleko, wiemy gdzie to jest, same plusy. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Super. O, jeszcze jest w stanie nas czegoś nauczyć. Czego? Przyzwania szkieletów, to jest... koszt many 10, wartość 150, to są po prostu zwoje. Przyzwanie golema, zmniejszenie potwora i śmierć ożywieńcom.
No gdyby to nie był czwarty krąg magii, to bym się bardzo skusił. Natomiast teraz możemy się skusić na te zwoje. Nie wiem, czy się nam przydadzą. Kosztuje nas to 3300. Myślę, że jesteśmy w stanie... W obecnej ekonomii jestem w stanie sobie poradzić z tym. Po prostu sprzedam mu wszystko oprócz młota tak naprawdę. Powinienem na tym troszeczkę nachapać siana. Nie wiem, mam nadzieję, że nie sprzedam mu jedynie łuku. Co prawda mi się nie wyświetlają ikonki, bo wyświetlają się za jego zbroją, ale dobra. Trzeba patrzeć na dole, żeby łuk ominąć, chociaż już jesteśmy na 3400, więc troszeczkę bez sensu. No. 3373, 3317, niech już ma napiwek. Xardas Mordunia. Jakiś dobry użytek może z tych zwojów sobie zrobimy. Pytanie, jakie mam teraz stąd zejść? Wyjaśniał to? Czy nie wyjaśniał? Mam zaskoczyć? No stąd raczej średnio. Chyba, że była tu woda. Coś takiego, nie? Nie, nie było. To nie wiem. Nie pamiętam zupełnie. Teleport nas teleportuje tutaj na górę. Może tutaj z dołu będzie się dało zeskoczyć. No ale nie widzę tego też. Tu jest jakaś brama. Nie, to w zasadzie jestem w stanie się tylko stąd wyteleportować. Nie wiem, jak to twórcy sobie wyobrażali. Znaczy, oczywiście my zaskoczymy. Ale co do zasady. Nie mam pojęcia, jakiego rozwiązania spodziewali się, że użyjemy. Ale to nic nie znaczy. Tutaj chyba patrzyłem, a z tej strony jest może woda. Też nie ma. No to nie wiem. Zrobię tak, oczywiście zapiszemy. Bo jako, że sama cytadela, do której mamy dojść, jest dosyć blisko. Bo to jest ta taka właśnie, no na tym widocznie zaznaczonym wzgórzu, na północny wschód od nas, miejscówka. To mamy do niej bardzo bliziutko. Skoczymy w tą stronę. Tak, w tą stronę i pójdziemy w miarę na przełaj. Także skok. Użyjemy tajemnej metody ześlizgiwania się w dół. Wyszło pięknie. Tutaj w ogóle jest ta woda, tylko to jest ta woda, którą ja już sprawdzałem, nie? Trzeba było się przespać, bo jest tak ciemno, że mało co tutaj widać niestety. Ale dobra. Wrócimy tym tunelem tam, gdzie były golemy. Odbijemy sobie później w prawo i będziemy w zasadzie na miejscu. Przypomniała mi się też jedna sprawa, jak mówiłem o tej runie, która nas będzie w stanie teleportować do starego obozu i to, czy tam jakby, że coś można zrobić, żeby ją przegapić. Cały czas miałem coś takiego w głowie. Chyba tak. I rozkminiam, że Xardas chyba to jest jego druga wieża, czy coś takiego. On miał jakąś starą wieżę. W każdym razie było jakieś jezioro na pewno przy wieży Xardasa i tam w skrzyni była ta runa. Nawet coś tam sobie weryfikowałem, nie chciałem za bardzo sobie tego przypominać, żeby też nie psuć sobie efektu tutaj odświeżenia tej gry. Sobie nie spoilować, jeśli można to tak nazwać. Ale na pewno jest coś takiego, że po prostu ona tam leży w skrzyni i można ją chyba wziąć, albo nie. Nie trzeba chyba fabularnie się tam teleportować. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Zdaje mi się, że będziemy mieli w pewnym momencie jakiś pancerz. Będziemy mieć pancerz. I ten pancerz będzie nam ktoś w stanie chyba ulepszyć tam w starym obozie też. Ale to już może być totalny farmazon. Sprawdźmy, czy idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w wyśmienitym kierunku. Bo właśnie tutaj musimy wejść pod tą górkę i tutaj spotkamy tego szamana. Przynajmniej jeśli dobrze to zrozumiałem. No ale jeśli ma być jakaś niby cytadela, która jest tak naprawdę stertą kamieni, no to nic innego nie przychodzi mi do głowy. Zaraz zresztą zobaczymy. Generalnie ten odcinek widzę, że mamy dosyć mocno przegadany, ale to dobrze. Dobrze jest też, jeśli ta fabuła się w wielu momentach rozjaśnia. Gdzieś tam pewne jakieś tam luki się uzupełniają.
zaraz zobaczymy. Oczywiście jak ostatnio tam byliśmy, to żadnego szamana nie było. Ale nie wiem, czy tam na dole nie było jakiegoś przejścia, którego ja nie potrafiłem otworzyć. Nad czym się na pewno zastanawiałem? Zastanawiałem się, po co są w ogóle te wysuwające się filary kamienne. Ale to wszystko, mam nadzieję, się zaraz właśnie też wyjaśni. Dobra droga chyba. O, coś słyszałem. O, znowu to słyszałem. To chyba mi się nie wydaje, że coś mnie goni. To tak jakby ktoś kulę ognia rzucał, co? Tak to chyba brzmi. Nie wiem, czy wy to też tak dobrze słyszycie jak ja. To gdzieś tutaj było. A, widzę ogień, widziałem przez moment. Od razu robimy szybki zapis na górze. Żeby nie powtarzać tej drogi. Nie wiem, kogo mam bić. Chyba tego orka strażnika. Czy ork strażnik jest lepszy niż... O, chyba jest. Chyba jest w chuj lepszy, nie? Dobra, to pozwolę sobie skorzystać z tego momentu i się podleczyć. Ale widzę, że... O, dobra, kurwa. Troszeczkę się zbugowałem. Kolejny ork strażnik. I kolejny ork strażnik. Dobra, i mamy... Urszaka. Siema, Urszak, świrze. Walczyłeś dobrze. Obcy, zły orkowie chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn. Bardzo głośno te ptaki nawalają. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec to wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Mhm. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak to śniący w Kruszak. Takim razie. Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni sen ducha. Jak Urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. To świnia. Bracia bez serc i żyją i nie. Tak? I tak. Tak, tak, tak. Kruszak już ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Mhm. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. O, w sumie... Dziś bracia modlą się do Kruszak. Jedyne rozsądne rozwiązanie też był zesrany, jakby jakiegoś demona przyzwali, zamieniłby tych przyzywających w jakiś kurwa zombie. Powiedział, że zamknąć go i nara. Bracia nie chcą słuchać. Mówią Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Zajebiste mają nazwy. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta. O, to jest Możesz po pierwsze. Możesz zaznaczyć na mojej mapie położenie waszego miasta? Dom Urszaka tam, gdzie mapa pusta. Mhm. Obcy da mapę. Urszak skończy mapę.
Pocieszny chłopak, cudowny jest. Niesamowite, nie lada z ciebie kartograf, dzięki. Trudno, spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? Ulumulu. A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Miejmy nadzieję, obcy że uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie Ulumulu. Przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. Prosty plan. Rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. W nowej kopalni. Nie w opuszczonej, tylko w wolnej, skoro byłeś w kotle, tak? W wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni. W kocioł. Kocioł. I tak wygląda. Urszak słyszał. Czy to jest opis nowa kopalnia, prawda? Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję obcy. A tamta obcy kopalnia została zaatakowana przez stary obóz. Obcy teraz przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. O? Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej Ciekawy oferty. Ciekawy jestem, czy właśnie będziemy kiedyś korzystać z tej oferty. Natomiast też mnie ciekawi, po co wszyscy dają talizmany, które nas ochraniają przed ogniem? O co chodzi? Czy ja od czegoś nie zauważyłem, że my jakiś mamy duży damage od ognia? Dobra, mamy iść po Ulumulu. Chyba nie ma sensu iść do Xardasa. Fajnie, że nam zaznaczył tutaj brakującą część mapy. No, widzę, że przy wieży Xardasa, znaczy, że jest wieża Xardasa tam na dole i jest tylko jedno jeziorko, nie? Chyba, że to drugie tak na północ jest minimalnie jeziorko, zaraz nad wieżą i pod wieżą. To może w tej pod wieżą trzeba też sprawdzić. I tam poszukać, bo więcej jeziorek nie kojarzę, także może farmazoniłem z tym, że on miał jakąś drugą wieżę. Ale dobra, nieważne. W każdym razie trzeba iść do nowego obozu i z nowego obozu wyhadrać Ulumulu. Co jest najlepszą generalnie nazwą, jaką kiedykolwiek słyszałem w świecie gier. My szukamy w takim razie teleportu, to jest teleportacja do magów wody 6. Wypadałoby sobie manę odnowić, nie wiem czy mi starczy chyba średnio. To ja. Więc zanim się teleportujemy, łykniemy sobie potę. Jeszcze raz, 6. Stamtąd będziemy mieli najbliżej do wolnej kopalni. Ciekawe czy nam ktoś coś powie tutaj. Rozmawiałeś z Xardasem? Ta. Ale to chyba dobrych wieści dla niego nie mam, nie? Słuchaj. No wiesz. Wiesz? Co wiesz? To nie jest tak jak myślisz. Jak to? Xardas myśli o pomocy w zdetonowaniu kopca Ruby. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. POV. Ściągnąłeś gacie przed dziewczyną, nie? Kto to jest, przepraszam, ten typ z tyłu? I co on tu robi? Riordian, co ty tu robisz? Czekałem na ciebie. No siema. O co chodzi? Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego wysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Byczku, uleczysz mnie? Jestem ranny. Możesz coś na to chłop mnie uleczył za darmo. Przywołuję uzdrawiającą siłę. Niech twe ciało i duch znów zaznają spokoju. Jasne. Dziękuję pięknie. Idziemy w takim razie do Gorna, bo musimy odbić wolną kopalnię, żeby porozmawiać z kolegą Urszaka.
żeby dostać od niego Ulumulu. Wszystko jest tutaj bardzo piękne, logiczne, proste. Goron w takim razie będzie kawałek stąd, ale pozwolę sobie przypuścić ten atak w dzień. W tym celu się prześpimy, ale faktycznie jest to, znaczy nie czego się obawiałem, ale czego się spodziewałem, że przebijamy się dość szybko przez tą fabułę, bo teraz mamy już atak na wolną kopalnię. Znaczy na musimy odbić wolną kopalnię. Zaraz będziemy tylko zdobywać parę ostatnich elementów wyposażenia. I chyba lecimy bić się z śniącym. Będziemy się musieli przedostać przez to miasto orkowe, czy tam przez ich obóz. Zejść do podziemi. No i tam się sprawa będzie już wyjaśniać. No ale to dobrze, bo czekają na nas inne serie, także przybywasz w samą nie będziemy tęsknić za bezimiennym długo, bo pojawi się później dwójka, te kroniki Myrtany, Archolos, czy jak to się tam nazywa, także wszystko sobie ogramy, jeszcze pewnie w tym roku, na luzie. Właśnie, zamierzacie ją zdobyć we czterech, kurwa. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Zajebiste. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Jak tam ostatnio byłem, tam nikogo nie było. Kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako mag z kręgu wody i doświadczony wojownik, zostałeś wybrany do udziału w tej misji. Skurwysyny. Pójdę z tobą. Doświadczony wojownik razem i mag z kręgu wody. Jasne, że tak. No, a później? Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Mniej więcej. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Dlatego będziesz miał większą traumę, zabijając ich. Faktycznie. No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych nieproszonych gości dobrych manier. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Weź ten klucz. Oczywiście, otwierasz różówkę przy wejściu do kopalni. Jedna rzecz mnie tylko ciekawi, do wiecie? Boju. Bo jest coś takiego, że przynajmniej z tego co ja kojarzę, że ten tutaj obecny Gorn przy ataku na wolną kopalnię, tych tutaj obok to nie O, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. To kurde z wilk. Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na ciebie tutaj. Kto to jest wilk? W każdym razie, że ten tutaj obecny Gorn, jak atakujemy nową kopalnię, to z jakiegoś powodu atakuje też nas i trzeba go co rusz oklepywać. Przynajmniej tak było w tej wersji, w którą ja grałem tam 10 lat temu, czy ileś. No i zobaczymy, czy ten bóg jest usunięty, czy nadal występuje. Ciekawy jestem, czy on w ogóle zawsze występuje, czy po prostu się zdarza. To też jest pytanie. Kto to jest wilk? Gdzie go znajdę? O co w ogóle chodzi? Czy on nie był z Lee tam na górze? Dobra, sprawdźmy najpierw tego gościa, bo on tak stoi i wygląda jak ktoś. Najemnik, a ten obok? Najemnik, dobra. To nie jest wilk. Może wykazuje się jakąś ignorancją, że nie wiem, który to jest wilk, ale naprawdę nie pamiętam. To jest najemnik, to jest kosa. Tutaj mamy kilku. Najemnika. Turlofa i najemnika. Idziemy jeszcze wyżej, w takim razie może on jest jednak przy Li i Oryk. Kurde. Co to kurwa z wilk? Who the fuck is wilk? Guys. Tutaj jest najemnik i najemnik. Dobra, czy mamy informacje ogólne? Nie bieżące misje. Informacje ogólne? Nie będziemy mieli czegoś takiego, nie? Nauczyciel w nowym obozie ewentualnie? Nie.
Szkodnik imieniem Wilk może mnie nauczyć strzelania z łuku. I to nam wiele wyjaśnia, bo wiemy, że szukamy szkodnika, a nie najemnika, czyli jest pewnie po tej drugiej stronie. A już się zacząłem zastanawiać. Ale dobrze, w takim razie to będzie któryś z tych gości. Tak bym obstawiał. Ten wygląda jak Wilk, no właśnie. Strzela, ma kuszę, łuk, wszystko naraz. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. No. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. Tak było? O co chodzi? O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. Byczku, nie ma problemu. Ja bym mógł ją nosić. Mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy. To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Co? Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. On coś tutaj w ogóle miał jakieś inne opcje dialogowe, ciekawe czy nie? Właśnie. I mówisz mi to wszystko, nie żądając niczego w zamian? No, nie zupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję, będę bardzo szybko... Bardzo dużo. A, nieważne. Co? Okej. Okay. A co on nam powie na to? Lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Larys... Okej, on tylko zbroję szkodników ma. No dobra. Dobrze, że nam się udało z nim faktycznie pogadać wcześniej. Nabyliśmy teraz umiejętność wydobywania tych płytek pełzaczy, cudownie. Generalnie w takim razie myślę, że jeszcze w tym odcinku zaczniemy przynajmniej odbijanie tej kopalni, a może dojdziemy po prostu do wejścia tam, nie? Bo akurat mamy jakieś... O 8-10 minut. Także całej kopalni pewnie nie odbijemy. Ale troszeczkę sobie zaczniemy i następny odcinek będziemy mogli z kopyta rozpocząć już przejmowaniem tej kopalni. Dobra. Witaj! Ruszajmy do kopalni. Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić. Idź przodem. Mam nadzieję. Zapraszam. Zapraszam klienta. Ja sobie zdałem sprawę, że nie zapisałem już jakieś ładne parę minut. Także popełniłem zapis i możemy ruszać. Tutaj ostatnio wszystko wybijaliśmy, to jeszcze był ten rozdział, także nic się nie powinno odnowić. Jakieś kretoszczury na kiju czy coś takiego. Ciekawy jestem, właśnie kojarzyły mi się te pełzacze, pełzacz wojownik czy coś takiego. No i teraz pytanie, czy to faktycznie tutaj występuje? Czy po prostu to będzie jakiś lepszy pełzacz? Czy może jeszcze jakoś inaczej się będzie nazywał? A ja sobie te pełzacze wojowniki wymyśliłem. Właśnie ciekaw jestem, czy tutaj na zewnątrz ten ben... O, jednak się pojawiły jakieś zwierzaki. A były tutaj ostatnio tylko parę wilków. Lewa, prawa, góra. Ciężko jest mi takie potrójne kombo wyprowadzać. Nie wiem, czy to wynika z mojej niekompetencji. Czy po prostu jest też jakby limit dla tej broni dwuręcznej? O nie łuk. Właśnie już sobie zacząłem powoli rozkminiać, kim będziemy grać. One całkiem mocno biją. Fajnie, że ci co mieli ze mną to nie poszli, żeby mi czasami nie przeszkadzali tutaj w walce. To bardzo miłe z ich strony. Zaraz mi brzytwy pozabijały. Zacząłem sobie rozkminiać, jaką postać sobie poprowadzę w dwójce. No i mam taką rozterkę troszeczkę, bo generalnie zawsze gram raczej... Znaczy mówię, tak jak opowiadałem gdzieś tam, dwójki nigdy nie przyszedłem, ale zawsze zaczynałem takie najdłuższe rany moje, no to po prostu w kierunku strażnika, paladyna i tak dalej. Do nowego obozu najemników mnie nigdy nie ciągnęło.
Moglibyśmy spróbować zostać magiem też. To jest taka ścieżka, której w ogóle nie zeksplorowałem. Także może fajnie by było w tą stronę pociągnąć. O kurwa, kurwa Gorn. Witaj. Co jest? Do boju. Do boju, Gorn. Aleś mnie zaskoczył, świrze. Wyskoczył jak Gorn ze skały. O. Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby kiedy już zejdziesz na dół... Okej. Nie widzę tutaj żadnych ciał. Są tu jakieś ciała? A, są jakieś ciała. A można je ograbić? Już chyba ostatnio tutaj schodziłem, nie? Do tych wieśniaków. Ale są niepoobierani, więc... Znaczy do wieśniaków, do kretów, przepraszam. Są niepoobierani, także pozwolę sobie im ten ryż pozabierać. Nie to, żeby był mi przydatny, ale oni jako, że są martwi, to już na pewno im się nie przyda. I niestety mamy pierwszy crash na tym streamie. Znaczy chyba. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Spróbuję jeszcze to odratować. Czasem mi się udaje. Ale nie tym razem, także nie przedłużam niestety i... I robimy szybki restart. Save'a mieliśmy chwilkę temu, zdaje się, także nie powinno być jakiegoś problemu z tym. Oczywiście na YouTube'a postaram się to wyciąć. Wy na Twitchu musicie sekundkę przeboleć. Od razu sobie zrobię coś takiego i ukryję to. To jest tutaj niepotrzebne, odkliknę to. Dobra, synchronizujemy save'a. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Gramy dalej. No i troszkę nas to opóźniło, także faktycznie będziemy musieli chyba przerwać odcinek przy samym wejściu do wolnej kopalni. Nie tak bardzo wolnej kopalni. Cyk. Mieliśmy tutaj chyba zaraz przy zobaczeniu Gorna albo przed, po... Dobra. Tak. I on teraz do nas zagada jeszcze, czy już do nas zagadał? Chyba... Nie. Teraz dopiero do nas zagada, niestety. Zaczekaj. Idź do... Widzę. Dzięki, byku. To jest generalnie taki problem, że jak wcisnę klawisz Windows i otworzy się po prostu... otworzy mi się menu Start, no to w tej grze to już jest koniec. Nie ma szans, żeby do niej powrócić. Czasem jak jakoś zalt-tabuję, to wtedy raz na 10 razy można przywołać z powrotem to okno aktywne bez resetowania gry, ale rzadko się to zdarza. Ale cóż, gra, jak wiemy, ma dwie dyszki na karku lekko, także ponad teraz już chyba. Także no, wybaczmy jej troszeczkę. Nie jest to też aż taki problem. Jedyny kłopot jest taki, że generalnie większość interakcji po prostu wykonuje się kontrolem, dlatego jakoś mi się zdarza momentami... O, ten ma jakąś fajną broń. 96 obrażeń! To jest najlepsza broń, jaką widzieliśmy w tej grze w tym momencie. Ja to zapisuję. Nie to, żeby mi to miało ucieknąć, ale... Ale wybieramy oczywiście ten krzyk wojownika. Jest sporo lepszy od tego, co mieliśmy. Dużo lepszy. Także warto ich było brać. Tak, no i tak jak mówiłem, większość operacji wykonuje się kontrolem, bo tutaj steruję generalnie tylko klawiaturą. A jako, że ten klawisz Windows jest obok, no to... Czasem mi się go zdarzy trącić, niestety. To jest chyba jedyna taka gra, gdzie mi się to zdarza, no ale to jest też jedyna taka gra, gdzie ten kontrol jest tak przeze mnie maltretowany i to jeszcze w takim troszeczkę innym ułożeniu klawiszy, nie? Bo nie trzymam tych palców na klawiszach WASD. Tylko właśnie na kontrolu, spacji, alcie i tak dalej. Więc troszeczkę moje palce są po prostu nieprzyzwyczajone do tego. Dobra. Nie wiem, gdzie to... Nie, kuj tej rudy teraz. Nie wiem, gdzie to wejście do kopalni, ale chyba na dole, tam gdzie stoją chłopaki. Widzieliśmy ich kątem oka. Pytanie, czy uda nam się im nawkładać solo. Mam taką szczerą nadzieję. Ale żeby zwiększyć nasze szanse, to oczywiście zapiszemy. Tu już dobiliśmy do końca, także mamy jedynkę
razy 5. Mamy niezłą zbroję. Mamy dobrą broń. Oni chyba nas od razu zaatakują, czy nie? Patrzcie państwo, nie. Toż to nasz arcyzdrajca. Arcyzdrajca, gdybyś nie zadawał się z tymi fajtłapami, mógłbyś nadal być jednym z nas. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Wyluzuj, świrze. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go. Zaraz zobaczymy, czy się udało, panowie. Jeden padł, jak śmieć. Oj, ten dużo bije. Ajajaj, brakło jednego ataku. No ale jak jeden na trzech, chyba poszło mi całkiem nieźle. Zaraz sobie to poprawimy. Miałem problem z blokowaniem ataków generalnie. Tego szakala. I ten topór jakoś tak wydawał się troszeczkę gorzej kombić. Oj. No i lipa, bo już mnie naklepał. No i chuj. Tym razem poszło sporo gorzej. Cóż, parę prób nam to zajmie, ale to nic. Taka jest natura tej gry. Oczywiście mógłbym ich z daleka jakimś spelem pocisnąć. Zaraz zobaczymy, czy ja w ogóle dobrze myślę, że tu mamy... Nie mamy tu żadnego wpisu do dziennika, nic takiego, więc... No. Kurwa. Jebany szakal. Przepraszam bardzo. Ale tak nie powinno być. Skoro nie ma żadnego wpisu, to moglibyśmy czegoś użyć. Nie powiem, że nie. Mamy trochę many teraz. Jakiś kuli ognia na przykład. Ognisty pocisk możemy wyłączyć, a użyć kuli ognia. Czy to nam w ogóle zadaje jakikolwiek sensowny damage? Jednego strażnika byśmy tym zdjęli. Jeb. Coś tam zadało. Oprócz tego, że... Dobra, jeden jest zdjęty. Ja sobie pozwolę wyitować na moment. Kurwa. Uleczyć się na szybko. Dobra, cudownie. Jednego mamy zabitego, to już będzie nam dużo prościej. Czasami trzeba tak cheezować troszeczkę tę gierkę. Oj. I teraz pytanie, czy uda mi się po prostu do nich doskoczyć i ich ubić. Troszkę mnie obiją po drodze. Żeby zdążyć tego pożałować. Kurwo! Niezła walka. Już bym prawie zapisał, to byłby błąd. Ajajajajajajajaj. Teraz oni są troszkę zamroczeni tym wczytywaniem, także wykorzystam ten moment. O, cudownie. To nie oszustwo, bo to nie było zamierzone. No i co, dobijam ich od razu. Nie dam im szansy wstać i mieć do mnie pretensji, także... O, tamtego jeszcze zapomniałem dobić, to prawda. I zapomniałem go ograbić z miecza, także on się zaraz do mnie przysra. Dobra. O! Chyba akurat ten nie chciał mnie bić. Bo powiedział dobra i się odsunął. No cóż. Nazywajcie mnie zbrodniarzem wojennym ile chcecie. Ja po prostu nauczony doświadczeniem minimalizowałem ryzyko. Ciężka kusza. Szakal z łamaczem kości, który ma tak mało obrażeń, że nie wiem jak on był w stanie mi tak dużo bić. Nie pojmuję tego. Chłop musiał mieć chyba z 200 siły. Obieramy ich tu dalej. Jedyny plus jest taki z tego, że ich tu jest tyle, że... Ej, tego w ogóle nie dobiłem. On jeszcze żyje. Czy wy to widzicie? Czy tylko ja to widzę? Że chłop żyje. Mimo, że chyba go dobijałem. Ale się rusza. Niech się rusza, zaraz zobaczymy, najwyżej wstanie. Jedyny plus jest taki, że oni mają naprawdę sporo tych potek. Szkoda, że tych najsłabszych. Ale zawsze to tam 7-8. Zbieramy. Już przerzucimy się chyba w tym momencie tylko na leczenie tymi potkami, bo już ich tyle po prostu zaczynamy mieć, że nie ma sensu się w te ziółka bawić. No i niby oddycha, ale chyba nie oddycha, bo krew też jest wokół niego, więc to jakiś chyba po prostu bóg. Tych jeszcze nie obrałem, zdaje się, chłopaków.
A nie, Swaina już obrałem i szkolnika obrałem. To tego nie obrałem? Tego tutaj? Nie, też obrałem. I tego z tyłu też obrałem? Dobra. To chyba jednak obrałem wszystkich. Jeszcze pójdę z tej strony. Zerknę na tego gostka. O, ten był niepoobierany. Zbieramy. Kurwa. Oczywiście wcisnąłem kolejny raz klawisz Windows. Czy ja zapisałem po zabiciu ich? Mam nadzieję. TF4 nie zadziała. Spróbowałem takiej awangardowej metody, ale niestety trzeba to wyłączać na żera zadań. To też, jeśli ktoś to ogląda i ma takie problemy, no to polecam od razu to wycinać po prostu. U mnie na wielu monitorach to wygląda tak, że włączam sobie menadżer zadań, przerzucam go klawiszami Windows i strzałkami na inny monitor i po prostu wyłączam proces z prawego, bo inaczej to średnio idzie responsywność tej gry. No ale dobra, będę miał przynajmniej coś tam w montażu poprawiać. Czemu by nie? Gra już się wczytuje oczywiście. Chociaż coś długo to zajmuje i zastanawiam się, czy coś się nie skopało. To jest bardzo możliwe. Chyba się skopało. Musimy wyłączyć w takim razie jeszcze raz. Dobra. Musi się wykonać jeszcze raz synchronizacja. Chwilę odczekuję, klikam, graj. O, dobra, odpala się. Wczytuję, gdzie mieliśmy zapis. A już po zabiciu, dobra, gitara. Tu był tylko ten jeden nieobrany chłopaczyna. Chyba, że to było jeszcze przed obieraniem w ogóle tych też. Oj tak, przepraszam was. Pozwolę sobie ich dokończyć. Wejdziemy tam do... Wejdziemy do nowej wolnej kopalni i będziemy kończyć ten epizod. Jeśli ktoś to ogląda na Twitchu, to przypominam, że zaraz będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. A jeśli oglądacie to na YouTubie, no to zapraszam za dwa dni. Chociaż jeśli uda mi się skończyć całą serię i będę jakby wiedział, jak to wszystko mi się tam ułożyło, będę miał nagraną całość, no to może jakoś zmienię częstotliwość wrzucania tych odcinków, ale to jest jeszcze do przemyślenia. Zobaczymy, ile będę miał tego dodatkowego materiału. Dobra. Dzięki Gorn, że broniłeś nam pleców, podczas gdy ja tłukłem się z opakami tutaj. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Sprawdźmy, jak to teraz wygląda, jak tam się dostać. Bo to jest przecież zamknięte. Dobre pytanie. Może tu jest w jakimś zamkniętym pomieszczeniu? Nie, to jest po prostu... A jest. Dobrze. Otwieramy w takim razie bramę. Pojawił się Gorn? Nie pojawił się. Zapiszemy, w razie gdyby miało się zdarzyć to, o czym mówiłem, czyli gdyby miał nas zaatakować po wejściu. No i sprawdzamy. O! Jest Gorn. Chciałem sobie... zakończyć ten odcinek, kurwo! O Jezu, jaki ja jestem chujowy w tym, o Boże. Dobra. Gorn jak tam zasuwa po drabinie. Kocham chłopa. Dobra, ja sobie pozwolę tak czy siak to zrobić. Czyli tak, leczymy się na maksa. Zapisujemy w szósteczce. Wcisnę escape, żeby nic mi się tu nie wydarzyło. I słuchajcie, moi drodzy. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka Gothica 1 na YouTubie. I zapraszam was do następnego odcinka w najbliższym czasie. Może za dwa dni, może jutro, a może już jest. Sprawdźcie.
obejrzycie inne materiały. Zapraszam też do zajrzenia na playlistę shortów u mnie na kanale. Trzymajcie się cieplutko, hej!